Hej, witam Was i zapraszam dzisiaj na ulubieńców. Takiego filmu nie było u mnie na kanale już ponad rok, bardzo długo. Nie wiem w sumie dlaczego tak się stało, dlaczego się wcześniej tych kosmetyków tak bardziej na bieżąco Wam nie pokazywałam. Jest to dosyć problematyczne przez to, że teraz mam bardzo dużo kosmetyków, które lubię, które mi się podobają, które uważam, że są godne uwagi. No i przez to mam z niektórych kategorii bardzo dużo produktów i właśnie to... Wiecie, uznałam, że to jednak nie był dobry pomysł, jednak mogłam to robić bardziej regularnie i pokazywać Wam te kosmetyki już wcześniej, no bo teraz jakoś nie do końca mnie to przekonuje, ale mimo wszystko chcę o tych produktach wspomnieć teraz. Opowiem Wam, jeżeli o czymś zapomnę, to oczywiście będę później dodawać do jakichś takich comiesięcznych czy co dwa miesiące ulubieńców, a dzisiaj póki co będą z ponad roku. W ogóle to będą same kosmetyki do makijażu. Do pielęgnacji to już, wiecie, będę Wam właśnie w tych ulubieńcach takich co miesiąc na bieżąco pokazywać. A dzisiaj sama kolorówka. I tak. Jeśli tutaj nie ma jakiegoś kosmetyku, to nie znaczy, że ja go już nie lubię. Ale po prostu, wiecie, no nie chciałam, żeby też było tego wszystkiego bardzo, bardzo dużo. Także już przejdę szybko do rzeczy. I po kolei będę Wam omawiała... tak jak nakładam makijaż. Po pierwsze podkład, w ogóle bazy żadnej nie mam tutaj, nie mam takiej bazy, którą mogę powiedzieć, że naprawdę bardzo lubię, która jest moim super hitem i tak dalej, więc bazę pominęłam i przeszłam od razu do podkładu. Z podkładów wybrałam dwa i to jest tak, widzicie, że wybrałam dwa, ale oczywiście nadal lubię Affiniton, nawet mam go tutaj pod ręką, używam na bieżąco. Bardzo lubię ciągle też Eveline Liquid Control, też mam go pod ręką, cały czas używam. Ale no, tutaj ich nie dołączyłam. Pokażę Wam tutaj dwa produkty, o których jeszcze w ulubieńcach nigdy nie mówiłam. Czyli po pierwsze podkład Eveline Satin Matte. W ogóle muszę przyznać, że te opakowania troszeczkę takie są średnie, bo jak widać, ta tubka no nie jest zużyta, tam nie zostało na raz, a jednak wyglądają one tragicznie. Ale mimo wszystko jest to Satin Matte, podkład, który ma dawać wykończenie matowe i dobrze kryć. Ja Wam powiem, że dla mnie to jest podkład... To już to chyba kiedyś o tym wspominałam, że to jest taki podkład jak Affiniton, tylko że ten ma jeszcze takie mikroskopijne, rozświetlające drobineczki, a te tego nie mają. Więc według mnie ten podkład daje wykończenie takie naturalne, nie jest to coś mocno matowego, nie jest to też coś rozświetlającego. Bardziej bym powiedziała, że to jest takie... Właśnie taka nasza druga skóra, tylko że wiecie, ten koloryt jest pięknie wyrównany, bardzo ładnie się to prezentuje. Także super, bardzo lubię ten podkład, jest leciutki, nie czuć go na skórze, także to jest mój naprawdę ulubieniec i bardzo chętnie z niego korzystam. A drugi, który już jest no przeciwieństwem, bo jest to podkład bardzo mocno kryjący, dający raczej matowe wykończenie. I dzisiaj go nakładałam, kiedy się tutaj malowałam. To jest The One Everlasting Foundation Extreme. To jest w ogóle podkład, który ma SPF 30. Ja mam go, jak widzicie, aż w trzech kolorach, bo to jest kosmetyk, którego ja od roku używam na każde wesele, na każdą jakąś taką, wiecie, imprezę, jakąś okazję. Zawsze jak chcę mieć idealno niewyrównany koloryt skóry, to używam tego podkładu. I powiem Wam tak, dzisiaj to nie do końca Wam to pokazałam, moc tego podkładu, bo dzisiaj jest mega upał, kiedy nagrywam ten film. A to jest już raczej podkład, który no nie jest właśnie, wiecie, taki lejący, leciutki, tylko to już jest taki konkretny, kryjący podkład. Także nałożyłam dzisiaj niewiele, starałam się jak najmniej go nakładać, a mimo wszystko uważam, że i tak ta buzia jest całkiem dobrze przykryta. Oczywiście, że jakieś tam wypryski, zaczerwienienia i tak dalej, no to już jest bardziej... albo trochę więcej musiałabym nałożyć tego podkładu, albo korektor punktowo, a chciałam, wiecie, jak najmniej tego, żeby się nie gotować w ciągu dnia. Ale no generalnie jest to świetnie kryjący podkład, naprawdę taki, że wiem, że jak potrzebuję mocnego krycia, to zawsze sięgam po ten i jest super, pięknie się utrzymuje. Na mojej skórze przynajmniej się sprawdza świetnie i po prostu uwielbiam go, jak będzie do mnie się kończyły te opakowania, to na pewno będę zamawiać kolejne. Mam trzy kolory właśnie po to, żeby na każdą porę roku sobie ten kolor dopasowywać do skóry. Także uwielbiam ten podkład, jest super. I dobrze się trzyma, i pięknie kryje, i naprawdę na takie długie właśnie, wielogodzinne imprezy sprawdza się idealnie.
I to są dwa podkłady, które tak chciałam, wiecie, wam wyróżnić. Teraz przechodzimy do korektorów. Do twarzy korektory z Eveline. Właśnie mogłam w sumie dzisiaj użyć, a pominęłam ten krok, a mogłam sobie użyć właśnie gdzieś tutaj na to, gdzieś na czubek nosa, bo tam też coś się dzieje. Także to jest Eveline Concealer Sensation 4 w 1. Są tu 4 korektory. Ja używam żółtego i pomarańczowego. Bardzo je lubię. On właśnie, te korektory się świetnie sprawdzają tak punktowo, albo ten taki jaśniusi, jak chcę tak, wiecie, odrobinkę, bo one są takie dosyć konkretne, takie kremowe, ale jednak mocno kryjące, więc taką odrobinkę czasem, jak potrzebuję dodatkowego krycia, to też nakładam pod oko, ale tak minimalnie. I one są super. Czy właśnie gdzieś na twarz, czy pod oko taka mała ilość, to świetnie mi się sprawdzają, także to jest super zestaw i bardzo chętnie z niego korzystam. A co do... Tu mi się wszystko przewraca, mam tutaj taką ilość kosmetyków, że ledwo się mieszczą. A co do korektorów pod oczy, to oczywiście... Tak wiecie, po prostu wspomnę, no ale to jest mój pewniak, czyli Lovely No More Dark Circles. To jest korektor, którego uwielbiam używać. Miałam go i w kolorze 1, i w kolorze 2. Oba mi się sprawdzały. Piękne krycie i lekka konsystencja. Uwielbiam ten korektor. Ale tym razem chcę wspomnieć też o korektorach z Belle. Z Belle z Biedronki. I to jest, są jakby, nie mam konkretnego jednego do pokazania, tylko chodzi mi generalnie o wszystkie korektory z tej z Belle, o te, które pojawiają się w kolekcjach limitowanych. Bardzo je lubię, bardzo dobrze mi się sprawdzają. Nie mają jakiegoś takiego pełnego krycia, bardzo mocnego, ale bym powiedziała, że takie średnie, dobre. Bardzo je lubię, bardzo lubię ich używać na co dzień. I na przykład pokażę wam, dlaczego wyróżniam te trzy, które tutaj trzymam. W sensie to jest jeden w dwóch kolorach i tu drugi. To jest, była edycja limitowana, taka wróżkowa. One już raczej nie są dostępne, chyba że w sklepie Belle, w ich sklepie internetowym. Chodzi tutaj mi o ten aplikator. To jest ten sam aplikator, który pokazywałam wam ostatnio w nowej kolekcji Belle, takie w błyszczykach on był, taki z dwóch stron spłaszczony. On jest właśnie zrobiony z takiego niesamowicie miękkiego, przyjemnego materiału i może dla niektórych to nie ma znaczenia, ale dla mnie to jest... Jednak robi to różnicę, bo ja, jak wiecie, mam aplikator taki klasyczny, to też jest Belle, którego aktualnie używam pod oczy tak na co dzień, jak sobie robię makijaż. Ten ma zwykły aplikator, taką pałeczkę i nie to, że ona jest jakaś bardzo nieprzyjemna, ale to jest taka zwykła, zwykły aplikator, nic specjalnego, jakby niczym się nie wyróżnia. A te z tej kolekcji limitowanej i tutaj taki concealer smooth, one są chyba tak łatwiej dostępne w Biedronkach teraz. I ten korektor, i ten mają właśnie ten aplikator z dwóch stron spłaszczony i możliwe, że dla kogoś to nie będzie miało kompletnie znaczenia, a dla mnie to ma znaczenie, że on jest bardzo miękki, ten aplikator w tych korektorach i dzięki temu ja chętniej po nie sięgam, bo wiem, że to będzie, wiecie, dla mojej skóry nawet przyjemniejsze przejechać pod okiem takim aplikatorem niż jakimś innym, twardszym, mniej przyjemnym. No i co do korektorów, no to czy te, czy tamten, który wam pokazałam, niezależnie od aplikatora, dla mnie sprawdzają się bardzo dobrze, mają takie, właśnie mówiłam, średnie dobre krycie, ładnie się utrzymują, no ale jakby, jeśli mam do wyboru wszystkie te korektory, to sięgam szybciej po te, właśnie przez ten aplikator, bo jest to przyjemniejsze dla mojej skóry. Następnie po korektorach czas się przypudrować i tak, powiem wam, że ja generalnie w tym roku nie przygotowałam sobie w tych ulubieńcach zbyt wielu pudrów, bo jakoś tak za dużo się w tym temacie nie działo, raczej starałam się zużywać te, które już mam. No i zużywałam m.in. te pudry z serii Matte My Day z Eveline i pewnie kojarzycie, jeśli oglądacie wszystkie moje filmy, że zużyłam już jedno opakowanie tego pudru Banana, zużyłam taki puder tylko w wersji Peach i bardzo się z nimi polubiłam, także tu wam tylko pokazuję tak przykładowo tego Bananę, ale ten peachowy też brzoskwiniowy mi się spodobał. Oba te pudry bardzo lubię, także na pewno będę do nich wracać. Kolejny puder, który bardzo lubię, chociaż wiem, że ma mieszane jakby opinie są na jego temat, ale ja go lubię, akurat mi się bardzo dobrze sprawdza, czyli Vibomood. Jest to puder... O ile na przykład te uważam, że są bardziej takie lekkie, mimo że tu jest napisane, że on daje efekt matowy i ten brzoskwiniowy też kojarzę, że miał dawać efekt matu, no to dla mnie to jest bardziej właśnie taki... Niemal niewidoczne one są na mojej skórze. Nie widzę, wiecie, takiej warstwy suchej pudru. Nie widać go i tak mocno na skórze. Z kolei ten uważam, że już jest trochę bardziej widoczny, ale jego lubię używać jakby... jak potrzebuję takiego długotrwałego utrwalenia. Te wydają mi się troszeczkę bardziej lekkie, ale też dobre. Nie mówię, że nie wiem, na przykład makijażu przez cały dzień nie utrzymają. Oczywiście, że utrzyma ten puder, ale wydaje mi się, że ten szybciej się zacznie świecić, na przykład przy mojej cerze mieszanej, ale niż ten.
Uwielbiam zresztą i ten, więc po prostu super, moi ulubieńcy. I ostatni puder, który tu mam, to coś, czego na początku nie polubiłam prawie w ogóle, albo za bardzo, no niekoniecznie mi to pasowało. Jest to Glam Powder i jest to puder do pieczenia kryjący. No i generalnie można go właśnie używać do bakingu. Hania kiedyś tam mówiła, że im dłużej się go zostawi na skórze, tym on zostawia mocniejsze krycie. W ten sposób mi się to nie sprawdza. Dzisiaj Wam pokazałam, nagrałam fragment właśnie, jak nakładam go pod oczy po prostu pędzelkiem. Czyli nakładam normalnie korektor pod oko, nakładam zwykły puder i na to, jeśli uważam, że jest to krycie, które mnie nadal nie zadowala, coś mi przebija pod okiem, to wtedy delikatnie pędzelkiem dokładam sobie właśnie tego pudru pod oczy, tutaj najczęściej właśnie wewnętrzny kącik, i to dodaje mi krycia i to jest super kosmetyk u mnie akurat właśnie w ten sposób, jak z niego korzystam, także z tym się polubiłam w ostatnim czasie i mogę Wam polecić, bo wcześniej korzystałam z niego bardzo sporadycznie, chyba nawet sama nie wiedziałam, jak go wykorzystać, a jak właśnie spróbowałam w ten sposób, to super mi się sprawdza. No i teraz już konturowanie twarzy, bronzer, róż i rozświetlacz. I tak, zacznijmy od tego bronzera. Bronzer Sculpt Glow z Focalure, kolor 03, żeby nie było, że jakiś tam inny czy dowolny, wiadomo. Wy jak będziecie chcieli, to sobie zamówcie jaki chcecie, ale moim ulubieńcem jest numer 03, to się nazywa Ipanema Sun and Champagne Pop. I mamy tu w środku lustereczko, a poza tym bronzer i rozświetlacz. I to jest moim mega hitem. Kocham te kosmetyki, one po prostu same się po pierwsze nakładają, same się rozcierają, nie ma żadnych plam, żadnego problemu z czymkolwiek, super pigmentacja i po prostu i kolor, i po prostu błysk tego rozświetlacza. Z tej strony mam, czekajcie, tak, z tej strony jest ten rozświetlacz, ale z drugiej strony na policzku mam już coś innego, także tutaj konturowanie zrobione właśnie tym bronzerem. Uwielbiam, uwielbiam ten produkt. A do takiego ocieplania, opalania twarzy, czyli coś, co mam na czole, ten bronzer na policzkach też roztarłam. Eveline Glow and Go Bronzing Powder, koniecznie kolor 02. 01 jest dla mnie taka jasna, z niej korzystam jak chcę bardzo delikatnego efektu i tylko jak jestem taka super blada, zero opalenizny czy samoopalacza. Ta dwójka jest dla mnie cudowna. Ona jest rozświetlająca, daje taki piękny, brązowy, opalony kolor z właśnie z takim połyskiem. Pięknie to wygląda na skórze. Kocham ten produkt. No i właśnie z tej samej serii mam rozświetlacz Eveline Glow and Go Strobe Highlighter. Jego mam z tej strony na policzku. Także widzicie, no i ten daje czadu. To jest kolor 02 Gentle Gold. 01 jest kompletnie dla mnie nietrafiona. Zupełnie nie mój kolor, bo jest taką białą perłą i ja nie znoszę takich kolorów u siebie, kompletnie no nie czuję się w nich, więc ta dwójka no jest dla mnie cudem i bardzo, bardzo lubię z niej korzystać. Zresztą no widać, no, że tutaj się dzieje cały czas ten, i ten bronzer i rozświetlacz z tej serii, to widać, że po prostu to jest kochane i używane. I jeszcze jeśli chodzi o rozświetlacze, to mam paletę z Golden Rose Strobing Highlighter Palette. Jest to paleta trzech rozświetlaczy, tak się prezentuje, mamy trzy kolorki i może to niektórych zdziwi, ale najbardziej zużytym kolorem z tych trzech, mam nadzieję, że będziecie widzieć, że jest ten najciemniejszy. I to z tego względu, że w zeszłym roku na wakacje właśnie miałam ze sobą tą paletę i jak się opaliłam, to dwa pozostałe kolory wyglądały na mnie jak takie, wiecie, plamy białe i korzystałam tylko z tego ciemnego i w tym roku jak się opalę, to też na pewno będę, bo on daje cudowny blask, błysk. Pięknie wyglądają te rozświetlacze na policzkach. Dzisiaj też zresztą dołożyłam na tamte dwa. Nakładałam jeszcze mieszankę tych wszystkich. Także ta paleta też jest piękna i po prostu trzeba ją mieć. I róże. Róże to jest u mnie takie... ja tam, wiecie, nie za bardzo jestem wielką fanką róży. O, zawsze dokładam jakby, zawsze mam go na policzkach. No prawie zawsze. No ale tak na 95% czasu mam, jak się maluję. Ale to nie jest coś, co ja generalnie lubię. Po prostu uważam, że ta twarz z tym wygląda lepiej, ale... jakby wyglądała tak samo dobrze bez różu, to bym go nie używała, bo jakoś tak ja tam za tymi różami nie przepadam, mi to nie specjalnie robi. Nie, wiecie, tak jak na przykład myślę o nowym rozświetlaczu jakimś pięknym, albo super bronzerze, który się łatwo rozciera, ma fajną pigmentację, coś tam, no to się cieszę, a róże jakby na mnie specjalnego wrażenia nie robią, dlatego lubię róże, które... świetnie pasują do wszystkiego, które nie są zbyt intensywne, którymi sobie plam nie porobię. I takim różem jest Deborah Formula Pura.
nie wiem jak to przeczytać, formula pura, 0% parabenów, zapachów i jeszcze silikonów i tak dalej, super składy. I to jest kolor właśnie, mam go też na policzkach, który pasuje mi zawsze do każdego makijażu, dobrze się komponuje z moimi rozświetlaczami i bronzerami i dodatkowo cudownie słodko pachnie, więc dodatkowa przyjemność z używania. Bardzo lubię ten róż i właśnie ta jedynka to jest taki kolor no, do wszystkiego. Także jedyny róż, który tak naprawdę, no nie mówię, że lubię, bo mam też inne róże, które mi się podobają i czasem i sięgam po nie. Ale jednak jak mam potrzebę użycia czegoś uniwersalnego, to jest zawsze ta Debora. Do konturowania na mokro mam też produkty, o których dzisiaj zapomniałam i ich nie użyłam, ale to wszystko, czyli dwa produkty do konturowania i jeden do rozświetlania w sztyfcie z Belle. Po prostu uwielbiam je. Jeżeli już mam konturować na mokro, to wiem, że z tymi poradzę sobie najszybciej, najłatwiej. Wiem, że nigdy się na nich nie zawiodę, nie porobią mi się plamy i szybko sobie z nimi poradzę, także nie będzie tak, że będę się musiała długo męczyć i machać pędzlem. Tylko to, wiecie, jest chwila, moment i się wszystko rozciera. Te dwa produkty, czyli brązer i rozświetlacz, to były jakieś edycje limitowane, ale ten More Sculpt, takie coś, to jest, wydaje mi się, to jest jakby ta sama seria, to wyszło w tym samym czasie, co ten korektor, więc możliwe, że te dwa produkty jest łatwiej dostać niż te kolekcje limitowane. I dalej brwi. Do brwi powiem Wam, że to też jest dla mnie, to był dla mnie najcięższy chyba temat razem z ustami, bo mam dużo takich kosmetyków, które lubię do tych brwi, nie jestem jakaś super wymagająca, rzadko co z tych brwi mi się nie podoba tak kompletnie. No więc tak ciężko mi było tutaj Wam wybrać tylko te najlepsze, ale z takich nowości od zeszłego roku, to tak, na pewno najlepsza kredka Focalure. Ona ma tak wyjątkowy kształt, tak jak już Wam opowiadam, ona jest płaska, ale taka dosyć szeroka, więc nią się super rysuje, chociażby tą linię tu wiecie, pod spodem, pod brwią, żeby to było takie równiusieńkie, to nią się to robi mega łatwo, po środku jest jeszcze puder do wypełnienia takiego bardziej no, rozmytego, delikatnego, no i z drugiej strony szczoteczka. Także to jest moja ukochana kredka, na pewno będę miała kolejną. Dalej mam kredkę z Giordani Gold, to jest jasny kolorek, to jest dla mnie taka kredka na co dzień. Jak chcę tak szybko wypełnić brwi, niekoniecznie jakoś super idealnie, wiecie, równiusieńko, tylko tak wiecie, podkreślić je delikatnie, to ona mi się dobrze sprawdza. To jest kolor blond, taki dosyć jasny, który właśnie na co dzień świetnie się sprawdza, nie jest zbyt ciemny. I tak samo mogę się wypowiedzieć na temat kredki Avon True Dual Ended Brow, czyli kredka zwykła, też temperowana, z szczoteczką z drugiej strony. Też taki dosyć naturalny kolor, bardzo zbliżony do koloru moich włosów, dzięki czemu wiem, że jak się gdzieś spieszę, czy robię bardzo delikatny makijaż, to biorę sobie jedną z tych kredek i one zawsze mi pasują, wiem, że nie przesadzę i te brwi będą wyglądały spoko, także to one dają taki bardziej naturalny dla mnie efekt. Kredka, którą kocham i już zużyłam, nie wiem, ze dwa opakowania, to jest Golden Rose Long Stay Precise Brow Liner, ale to już wydaje mi się, że kiedyś wspominałam, także to jest bardzo precyzyjna kredka, tak samo jak ta kredka na przykład z Vibo, nie pamiętam jak się nazywa, ale ma identyczne opakowanie, też takie cieniusieńkie, cieniutka końcówka, łatwo się rysuje, bardzo precyzyjna i bardzo trwała też. No i też z takich najnowszych nowości, ta kredka z Focalure, ta taka, co Wam pokazywałam, jak był ostatnio film z wymienną końcówką, z zapasem takim, no to też jest super kredka, ona się nazywa Artist Sketch Eyebrow Pencil. Ona jest, mimo tego, że ma kształt taki w trójkącik, to jest bardzo cieniusieńka, malusieńka i precyzyjna, także to też jest fajna kredka. Jak widzicie, no po prostu rzadko co mi się nie sprawdza, po prostu niektórych używam do takiego bardzo precyzyjnego wyrysowania brwi, a innych kredek używam do takiego szybkiego wypełnienia na co dzień, także nie jestem jakaś super wymagająca w tym temacie. I tak samo jeśli chodzi o żele, to też są produkty, od których ja wiele jakby nie jestem bardzo krytyczna w stosunku do nich, po prostu niektóre mają inne funkcje, tak? Na przykład ten z Golden Rose, tutaj mam starą wersję, ale pokażę Wam taką nową. To jest żel, którego ja używam, jak chcę mieć po prostu brwi nie do ruszenia. Jak chcę, żeby one były utrwalone w tym miejscu i mają się nie ruszyć przez cały dzień, czy tam wieczór, czy noc. Właśnie tego produktu używam na każde wesele, na każdą imprezę, jak wychodzę na całą noc. Cokolwiek takiego, wiecie, co wymaga trwałości w makijażu, to zawsze mam ten żel na brwiach. Bardzo dobrze brwi utrzymuje też ta maskara Lion's Mane z Avonu. O ile to z Golden Rose daje taki delikatnie przyciemnia brwi, przynajmniej moje,
tyle to ta z Avonu daje już konkretny kolor. Tam jest kilka do wyboru, więc trzeba się zdecydować. Ja akurat mam kolor light brown i to trzyma troszeczkę słabiej od tamtego żelu z Golden Rose, ale też tak naprawdę konkretnie i też daje kolor, także jeśli na przykład nie używacie żadnych produktów do wypełniania, a chcecie tylko czymś utrwalać tak z delikatnym kolorkiem, to jest fajne. Następnie całkiem fajne są te żele z Eveline Brow & Go, tylko że ja bym chciała, żeby stworzyli jeszcze jaśniejszy kolor albo bezbarwny i wtedy to na pewno bym się bardzo, bardzo z tym polubiła, bo ten produkt ma malusieńką szczoteczkę, daje trochę koloru, fajnie też zagęszcza brwi, bo ma malutkie takie włoski. Także to się sprawdza fajnie na co dzień, nawet czasem jak nie wypełnię brwi zupełnie kredką czy cieniem i użyję sobie tego żelu, to też one wyglądają już tak dużo lepiej. I podobnie jest z tym żelem Brow Cara z The One z Oriflame. On też ma chyba 3 kolory, jeśli się nie mylę. Malutką szczoteczkę. Nie trzyma jakoś bardzo mocno, ale daje delikatne utrwalenie i kolor, także też można, wiecie, tak na szybko te brwi sobie ogarnąć i wypełnić. A z takich zupełnie przezroczystych i bardzo, i raczej delikatnych żeli, to takim delikatniejszym jest ten z Color Trend. Mam tutaj starą i nową wersję, także widzicie już trochę ubrudzone przez to, że cały czas z nich korzystam, to one są dosyć delikatne. To nie są żele, które utrzymają takie, wiecie, na przykład jeśli macie bardzo gęste, jakieś takie krzaczaste brwi, to raczej te żele nie utrzymają. Ale jeśli nie macie takich problemów, chcecie tylko takiego lekkiego przytrzymania, już dosyć długo tutaj do Was gadam, już mi przerwało, ale kontynuuję szybko. No wiem, że po prostu to jest tak średnio przeselekcjonowane, ale to są kosmetyki, które faktycznie mogę polecić. Nie powiedziałabym, że nie kupujcie. Także no dlatego ciężko było mi wybrać, które polecać, a które nie, więc nie wiem. Nie wiem. Trudno. W każdym razie jeszcze tylko dokończę, że jeżeli właśnie macie takie potrzeby po prostu delikatnego utrwalenia tych brwi, to te z Avonu są taniutkie i dadzą radę. No i ostatni taki łatwo dostępny z drogerii, który całkiem dobrze, no może nie idealnie super mocno trzyma te brwi, ale też daje radę, to jest Eyebrow Fixer z Vibo. Ja go bardzo lubię, już zużyłam bardzo dużo opakowań i właśnie to jest takie dla mnie idealne utrwalenie na co dzień. Dalej po brwiach mamy powieki. I do powiek mam sporo palet, właśnie to są te, z których najczęściej korzystałam albo najchętniej korzystałam. Oczywiście mam pełno jeszcze innych palet, które bardzo lubię. Albo takich palet, które dopiero co zaczynam testować, więc ich tutaj nie pokażę, ale już mi się gdzieś tam podobają, więc tutaj na razie kilka takich, które uważam, że naprawdę warto mieć, warto przetestować i tyle. I tak, mam tutaj 3 palety z Affectu. Affect to jest firma, którą odkryłam chyba na początku tego roku albo na koniec 2019, nie jestem już pewna. W każdym razie odkryłam, to znaczy po prostu zaczęłam testować ich palety i powiem Wam, tak, na koniec 2019. I powiem Wam, że to są naprawdę super kosmetyki, faktycznie warte swojej ceny. Oczywiście one kosztują gdzieś tak ze 150 albo troszkę mniej. W każdym razie to są palety, w które moim zdaniem warto zainwestować pieniądze, na które warto wydać tą kasę. Ale oczywiście, no, jak są jakieś promki, czy wolicie poczekać na promkę, to ja to jak najbardziej rozumiem, też bym czekała. Także mam tutaj Pure Passion, Sweet Harmony i In the Spotlight. No po prostu cudne. I ta pigmentacja jest taka intensywna. Te kolory są fajnie takie nasycone, chociażby w tej palecie. Ale nie są to moim zdaniem cienie, z którymi sobie nie poradzicie. Ja też nie jestem, wiecie, make-up artist, nie skończyłam żadnego kursu ani nic w tym stylu, a spokojnie daję sobie radę z rozcieraniem, z pracą przy tych cieniach, także polecam Wam je serdecznie. W ogóle ta paleta to jest taki, wiecie, dzienniak i no, na pewno wielu osobom się spodoba, ale chciałam Wam powiedzieć, że te dwie palety w połączeniu to jest po prostu mega hit. Ja je uwielbiam i odkąd mam je, to zaczęłam chętniej też próbować jakby wciskać do dziennego makijażu, czyli załóżmy, zaczynam od tej palety z delikatniejszymi kolorami, czy od tej i dokładam na przykład z tej tutaj coś na dolną powiekę, czy na wewnętrzny kącik, coś takiego bardziej kolorowego i bardzo, bardzo się cieszę, że jakby dzięki temu zaczęłam trochę bardziej do dziennych makijaży dorzucać, wiecie, koloru, także to jest super, cieszę się z nich bardzo i myślę, że rzeczywiście warto mieć chociaż jedną paletę taką,
A potem i tak, jak kupicie jedno, to na pewno kupicie też kolejne. Dalej z takich już teraz bardzo tanich palet, to jest O2O Darling. To jest paleta do kupienia na AliExpress i to są cienie... No, robiłam oddzielny film o tej palecie. To są cienie, które, no nie wiem, może w tej palecie nie prezentują się jakoś wybitnie, ale one naprawdę są świetnej jakości. Właśnie dobrze, że jest ten film, to mogę was tam odesłać. Idźcie sobie zobaczyć, że naprawdę, no, możecie się spodziewać, że to jakaś paleta z AliExpress tragiczna. Chociaż ona miała swoje też 5 minut na polskim YouTubie, także pewnie kojarzycie. Ale no, mimo że AliExpress, to naprawdę ona jest wspaniała, piękne kolory i super napigmentowane. Także to jest mój ulubieniec, chętnie po nią sięgam. I... druga, którą lubię chyba jeszcze bardziej, to jest Focalure Endless Possibilities. No po prostu te kolory tutaj. No, ona jest cudowna. Po prostu robię jakiś ciepły makijaż. Bardzo właśnie takie coś lubię, że ten ciepły makijaż, taka słoneczna górna powieka wakacyjna, wiecie, ten pomarańcz, żółć i tak dalej. I na dół jakieś te morskie, błękity i tak dalej. To wygląda tak cudownie, te kolory są takie piękne. Rok temu właśnie jakoś w lipcu robiłam cały makijaż tą paletą i jeszcze jedną. I tam możecie sobie zobaczyć, jak wykorzystuję te kolory. One są przepiękne, super napigmentowane. No wiecie, to nie mówię, że to jest jakoś jakaś tam pro jakby i nie jest to też pigmentacja pro. Ale no jak za tą cenę, to uważam, że to jest naprawdę dobry pigment i dobra jakość cieni. I ostatnie dwie, bardzo łatwo dostępne, to po pierwsze Revolution, paleta cynamonowa, czekoladka. Bardzo ją lubię, bo jest to paleta samych matów. Są tutaj cienie biały, beżowy, podstawowe, jest też coś ciemnego, jest czarny, do przyciemniania powieki czy do zrobienia kreski. Jest dużo takich brązów pośrednich, jakichś brzoskwinek i tak dalej do załamania. No właśnie to jest taka dla mnie idealna paleta, jak chcę tylko na szybko cokolwiek zaznaczyć tą powiekę, to jest dobre i to ona też, wiecie, nie jest jakoś bardzo mocno napigmentowana, więc żeby osiągnąć intensywny kolor, trzeba więcej cieni dołożyć. A jak chcecie, wiecie, na szybko coś zrobić, nie macie czasu na blendowanie, uważanie z ilością i tak dalej, to ona też się świetnie sprawdza właśnie w takich kryzysowych sytuacjach. I ostatnia paleta to jest Eveline Charming Mocha. To jest paleta dla mnie, paleta kawowa po prostu. Paleta kawowa, cała taka, widzicie, brązowa, ciepła i bardzo się z nią lubię, bardzo lubię konsystencję cieni w tej palecie. One są takie mięciutkie, mocno napigmentowane, wystarczy naprawdę niewielka ilość, żeby te cienie były już widoczne i nie mówię tu tylko o błyszczących, bo to, wiecie, błyszczące cienie to zawsze jakby łatwo się nabierają, łatwo przechodzą na powiekę dosyć, a tutaj chodzi mi przede wszystkim o te maty, o to, że one są takie proste w obsłudze, mięciutkie, że dotykam pędzelkiem, już mam ten cień i lecę, i działam, a nie, wiecie, nie muszę się bawić i męczyć za długo z tymi cieniami, także one mają świetną moim zdaniem formułę, łatwo się też je rozciera i wiadomo, że jakby tu jest kilka dobrych brązów obok siebie matowych, więc no wiadomo, że jak się nałoży ten i ten, te dwa cienie obok siebie, to dużej różnicy między nimi nie będzie widać, więc no niektórzy wiem, że narzekają na to, że nałożyłam tutaj już trzy cienie i nie widać między nimi różnicy, no jakby no to nie jest, są też cienie, wiecie, za 150 zł czy coś takiego, żeby aż takiej świetnej jakości były, ale paletka jak dla mnie za 5 dych i taka bardzo podstawowa też na co dzień, to uważam, że super. Także to były cienie i teraz przechodzimy do linerów. Z linerów właśnie tylko i wyłącznie dla mnie linery w pisaku. Chociaż też lubię te takie zwykłe w pędzelku czasem, niektóre mi się sprawdzą, ale przede wszystkim właśnie te w pisaczku. No i oczywiście ulubieniec od wieków, czyli Eveline Precise Brow Liner. Precise Brush Liner. Następnie jeden z tej firmy Banksy, robiłam o tej firmie też film. I jeden z Focalure Super Fine Liquid Liner. Wszystkie są takie same, mają po prostu cieniutką końcówkę, to jest pędzelek, nie filz, tylko pędzelek. I są cieniutkie, precyzyjne, bardzo czarne i bardzo łatwo się nimi maluje kreski. Co do maskar, dalej, to mam dwie tutaj ukochane. I po prostu nie umiem powiedzieć, którą lubię bardziej. Oczywiście oba tusze to jest Eveline. Ja już doszłam do wniosku takiego, że
nie będę szukać dalej jakichś super drogich maskar, wspaniałych ulubieńców za miliony, skoro zawsze w Eveline za te dwie dychy w regularnej cenie, a w promocjach, no to nie wiem, dyszka, można znaleźć takie hity. To są po prostu moje ukochane maskary i ta powoli niestety będę się z nią żegnać, bo już troszeczkę ją mam, ona już troszeczkę jest taka przysuchawa, więc no niestety niedługo będziemy się żegnać, ale mimo wszystko ona dalej daje ładny efekt na rzęsach, także uwielbiam. Po prostu to jest maskara, która tak jeszcze, wiecie, w początkowych, przez pierwsze właśnie te 3 miesiące mniej więcej daje taki efekt, że dwie warstwy to już jest wow, piękne rzęsy i uwielbiam ją. A druga, o której robiłam nie tak bardzo dawno film, to jest Extra Lashes Extreme Volume and Care Mascara. Po prostu też no dwie warstwy nakładacie i macie przepiękne wachlarze. Pokazywałam Wam w filmie, jak ona działa, jak mi się sprawdza przy pierwszym użyciu i tam chyba po 2 tygodniach używania. Także no uwielbiam te tusze. Przepięknie się utrzymują, dają cudne efekty na rzęsach i są taniutkie, także wspaniałe. Po prostu uwielbiam tusze z Eveline. I teraz przechodzimy już do ust. No i oczywiście nie mogłoby się to po prostu stać tak, żebym wybrała dwie rzeczy, więc mam tu ich milion, ale szybko przejdziemy. Bardzo komfortowe, przyjemne i trwałe pomadki z Golden Rose My Matte Lip Ink. Powiem Wam, że chyba te, jeśli chodzi o Golden Rose, lubię najbardziej. Lubię je bardziej niż te takie klasyki, kojarzycie te Long Lasting chyba się nazywają, to te chyba lubię teraz bardziej. W ogóle wspaniała formuła, długotrwała, ale nie jest taka przesuszająca, tak mam wrażenie, jak tamte. No, tak mi się wydaje, takie jest moje zdanie. I mam tu dwa kolory, jak widzicie, dzienniak i taki bardziej na specjalne okazje. Co dalej? Do czego by tu przejść? W ogóle z takich płynnych pomadek to widzę, że już nic więcej nie wybrałam, także widzicie, w tym roku po prostu mniej takich bardzo trwałych matów. A co mam na ustach? Konturówka i błyszczyk, które były w kalendarzu. Czekajcie, nie mogłam znaleźć błyszczyka. Konturówka i błyszczyk, które były w kalendarzu adwentowym z Glam Shopu. Te kosmetyki są wciąż dostępne w normalnej sprzedaży, ale ja właśnie mam je z kalendarza. I po pierwsze jest to konturówka do ust idealna, cudowny kolor. I ta konturówka nie jest taka bardzo miękka, nie jest też bardzo twarda. To jest coś takiego idealnego, że łatwo się nakłada, ale jest też naprawdę trwała. A co do błyszczyka, to jest taki... To jest w ogóle, to nie jest miniatura, bo już się spotkałam z tym, że ktoś myślał, że to miniatura. To nie jest miniatura, tylko Hania nie dała tych podwójnych ścianek tutaj. Te dwa błyszczyki, to jest Eveline akurat, mówię to po prostu, może ktoś z Was nie słyszał, nie wiedział u Hani, więc może się dowiecie tu, że ten błyszczyk ma 4 ml, jeśli się nie mylę, z tego co tam pamiętam, jak mówiła Hania, a ten ma 4,5, a zobaczcie, jaka jest różnica w opakowaniu, widzicie? Jakby denko tego od Hani, tam gdzie widzicie kropkę z Eveline, no to jest prawie ten sam rozmiar, a tutaj po prostu w tych innych opakowaniach z innych firm mamy podwójne ścianki, także to tyle, chciałam tylko wspomnieć. A co do produktu, to jest taki błyszczyk pięknie błyszczący, z kolorem i on wygląda cudownie na ustach. To jest piękny kolor i ten zestaw moim zdaniem daje efekt takich, wiecie, powiększonych ust, takich bo, no nie wiem, te kolory jakoś mi tak bardzo przypasowały, że tak się w nich czuję po prostu, wiecie, tak. Dalej, pomadka, w której też się zakochałam pod koniec 2019 roku, to jest Revolution Pro z serii Natalii Siwiec, pomadka w kolorze Biscuit. I ona w ogóle w opakowaniu wygląda na taką cegiełkę, taką pomarańczkę, ale na ustach jest to piękny taki... raczej neutralny, może tak, taki neutralny brąz. I o, ja ją uwielbiam. Ona jest jak na pomadkę taką, widzicie, w sztywcie wykręcaną, kremową do nakładania na usta. Jest matowa w wykończeniu i jest tak trwała, że po prostu hit. I teraz przejdziemy szybko przez konturówki. Mam tutaj dwie, to jest ta sama konturówka, tylko jakby nowa i stara. Z Lovely, z zestawu takiego z pomadką i konturówką właśnie, to jest kolor Neutral Beauty. Uwielbiam te konturówki. I ta pomadka, która jest w zestawie, i te konturówki mają cudowny kolor. Piękny, taki na co dzień dla mnie idealny i właśnie na co dzień najchętniej tych produktów używam. Świetne są. Ulubione w ogóle ever.
z jakichkolwiek konturówek jakbym musiała zostawić jedną, to by była to na pewno Lip Matic 07 z Pierre René. Wspaniały kolor, wspaniała konsystencja, super trwałość, super cena, wszystko uwielbiam w tej konturówce. Także to jest mój mega hit już od naprawdę wielu lat. Konturówka, którą też uwielbiam, to jest Golden Rose Dream Lips Liner. Różne kolory, ale akurat ta 104, no to już widzicie, że jest jej tutaj dosyć mało i naprawdę piękny, taki dosyć ciemny brąz, ale jak połączy się go z taką trochę jaśniejszą brązową pomadką, jakąś taką brązowo-różową, to wygląda pięknie. Bardzo też ją lubię i to jest konturówka moim zdaniem świetnej jakości, tylko chciałabym, żeby była w większej jakby gamie kolorystycznej, bo jest to Vibo Million Dollar Matte Liner Extra Lasting. Moja jest piątka. I widzicie, ona zatyczkę ma taką beżową, ale jakby kolor samej konturówki jest już różowy. Nie wiem, czy to będziecie widzieć. O, widzicie? Że to jest różowe w opakowaniu, a zatyczka jest taka beżowa. I właśnie ja bym chciała, żeby była taka bardziej beżowo-brązowa ta konturówka też do wyboru, a nie widziałam takiej tam w sklepie. No więc to jest super kremowe, a jak zastyga na ustach, zasycha, to się robi bardzo trwałe, także świetna konturówka. Błyszczyki, uwielbiam te z Lovely H2O, dają przepiękny, mokry efekt na ustach i no, pięknie po prostu wyglądają. Uwielbiam ich używać szczególnie latem. Polubiłam się też tak na co dzień do używania, żeby, wiecie, dać kolor, ale żeby nie przesuszać ust, to bardzo polubiłam się z tymi pomadkami Oh My Kiss z Eveline. Tam mam wszystkie te kolory, które są dostępne, ale wiecie, te takie najbardziej nudziaki, naturalne podeszły mi najbardziej. Tutaj jest 1 i 08, także te dwa kolory pasują mi chyba najbardziej ze wszystkich, no i w ogóle bardzo lubię formułę Teo. To jest zwykła kremowa pomadka, która nie utrzymuje się jakoś specjalnie długo, ale wiecie, tak na co dzień nie przesusza ust, jest bardzo komfortowa, także super. Tutaj mój hit, który bardzo żałuję, bo już nie jest dostępny. Nie wiem, dlaczego Oriflame to wycofało. Jest to pomadka The One. Nie wiem, jak to się nazywa, czekajcie. Nie widzę tu żadnej nazwy już nic dookoła. Kolor to jest Beige Blush i to jest taka pomadeczka bardzo błyszcząca, coś niemal między szminką a błyszczykiem, czyli błyszczy się, nie daje bardzo intensywnego koloru, pięknie nawilża usta, pachnie też świeżo, tak ogórkowo, jak ja lubię i to jest ideał taki właśnie na przykład na gorące dni, jak nie mam ochoty na ciężką pomadkę, ale jednak chcę te usta zaznaczyć i chcę, żeby trochę się błyszczały, to uwielbiam tą szminkę. No i szkoda mi jest, że po prostu oni to z Oriflame już wycofali, bo ja to kupiłam na jakiejś właśnie takiej wyprzedaży. I już ostatnia rzecz do ust, jaką chcę pokazać, to są te szminki w kredce z Belle, z tych różnych limitowanych edycji. Tak naprawdę mam tu 3 rodzaje, jak widzicie, o. I bardzo je lubię, to są matowe pomadki, matowe wykończenie, ale nie są takie, wiecie, zastygające, przesuszające, tylko po prostu trochę lepiej się utrzymują niż zwykła kremowa pomadka, a tych ust nie przesuszają, są bardzo przyjemne, ładnie napigmentowane, także jak widzę w kolekcjach nowych limitowanych kredki właśnie takie, to zawsze chętnie kupuję i bardzo się z nich cieszę. Dobra, wydaje mi się, że to już wszystko i niczego nie pominęłam. Jeżeli coś pominęłam, to wiecie, po prostu będę Wam pokazywać to przy okazji następnych filmów, następnych ulubieńców. Teraz postaram się to robić już jak najbardziej regularnie, bo nie chciałabym właśnie, żeby tego było aż tak dużo i tak nie wiem, czy ktokolwiek dotrwał do końca. W każdym razie to, co Wam tu pokazałam, to są rzeczywiście kosmetyki, które ja bardzo lubię. Nie wiem, o cokolwiek stąd byście mnie nie zapytali, czy warto kupić, to ja bym Wam to poleciła, dlatego chciałam Wam to zebrać w jeden film i wspomnieć o tym, że to po prostu lubię, lubię te kosmetyki, że dobrze mi się sprawdzają i po prostu polecam. Także to już tyle, nie przedłużam dalej, piszcie w komentarzach, czy znacie te produkty, czy lubicie, może macie jakichś innych ulubieńców, może ostatnio coś odkryliście nowego, także piszcie koniecznie, czekam na Wasze rekomendacje. Teraz już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Buziaki! Pa!